iż w Anglii dopuszczano się w tych czasach wielkich okrucieństw. Tak samo postępują w Hiszpanii i we Francji, gdzie okrutną śmiercią mordują, że każdemu, który o tym słyszy, włosy na głowie powstają. Podobne postępowanie nigdy nie miało miejsca w Polsce. I owszem, tutaj pociągają do odpowiedzialności i surowo karzą tych, którzy im źle czynią lub szkodzą. Tu nawet wspierają Żydów przychylnymi przywilejami, aby mogli mieszkać szczęśliwie i spokojnie. Królowie ziem tutejszych i ich dygnitarze są miłośnikami wspaniałomyślności i prawości. Toteż nie wyrządzają żadnego bezprawia lub krzywdy Żydom w ich krajach mieszkającym i dlatego też Bóg użyczył ziemi tej wielkiej potęgi i spokoju, tak dalece, że różniący się wiarą nie tchną ku sobie nienawiścią i nie wytępiają jedni drugich.